Okej, okay, budzik dzwoni. Dajemy. Zombiaków pełno. Nie wiem, panie Turcjan, ale u nas wcale wesoło nie jest. Ja się dobrze bawię, budowanie. Znaczy ja właśnie dzisiaj zamierzam też pobudować. Dzisiaj mam ambitne plany mam. Muszę parę rzeczy przewieźć z daleka. Dzisiaj gramy bez aktora, przynajmniej w tej chwili. I bez skipa, chwilowo. Kurwił. Oczywiście nie to, że go wyrzuciliśmy czy coś, tylko po prostu sam sobie powiedział w kulki. Bo ja zrobił. No i to totalnie. Tak się nie robi. Ale, dobra. Tam też was zabiję spokojnie. Nie wierzę w moje umiejętności? No. Aż ty gnojk mały. Czekaj, czekaj. Ja ci pokażę. Zróbmy się zupę. Z wody. Po z wody. Znaczy, no to logiczne nawet, ale... Jezu, mam wszystkie skrzynki full. Czemu nie mogę tego do garka przelać? Czego nie możesz przelać? Butelki z wodą nie mogę przelać do garka. No jak nie? Dalej do garnka, aha, bo nie może być w tym, okej. Okay. No to lecimy. Kurde, mam cały czas wrażenie, że zaraz mnie coś napadnie. I mi zrobi jesień z dupy średniowiecze. Bój się. No boję się, nie mam kurwa drzwi. To się trochę boję. Dobra. Czyli tak, mam w tej chwili to co chciałem. Tu jest w ogóle zwyczajne łóżko jeszcze. O! Jezu, ile ich tu jest? A on to wygląda jak ja. Prawda, tych zombiaków u nas jest przynajmniej coraz więcej. Ja wybiłem wszystkie. Ale u nas się schodzą, nie wiadomo skąd. Ja mam kurwa przynajmniej połowę terenu to dla zajęty, a i tak ich nie widzę. Jakbyś zobaczył tylko naszą bazę, w sensie wejście, to normalnie same ciała leżą. A wczoraj było palonko zwłok. A wiesz, że możesz je zamiast palić, to możesz je do grobu wkładać? W sensie do jednego grobu możesz 6 zombiaków włożyć. A jak się paliło? Ale to dużo benzyny leci. Wyłożą. I zapalniczka też chyba dostaje po dupie, bo tak naprawdę jeden zombiak to jest jedno podpalenie. No kurwa, ile ich tu jest, cała horda? Co tu się odwala? Czy tam mi zaczyna się rozpieprzać? Nie. No gdzie kurde paja? Przed moją chatą? Tyle was tu kurde przed naszą bazą. I w sumie tutaj no nic nie było, żeby je przyciągało. Może jeszcze ostatnio. Nie wiem, one się po prostu porespiły chyba, wiesz? A możliwe, bo to dziwnie to działa. Też mi się przecież ten zombiak teraz pojawił, który zniknął. Albo przewędrowały. Albo przyszły, no. No serio, no tutaj normalnie znów jest odchodzenie zombiaków. Gleba. Tylko żeby nie paść. Bo ja jeszcze ile razy padało już? Na świecie? Ty wiesz co? Już sobie nie przypominam o dziwo. No. Ciekawe. Nie no wiesz co, no, jakby nie patrzeć, no my też dostajemy po dupie przez to. No no. Znaczy, no dobra, no my nie dostajemy, mamy w sumie dużo wody. Mhm. Ale,
Ale no, ale, no, ale ogólnie to faktycznie nie padało chyba jeszcze. Ale zupa dobra. O, ile was tu jest, halo! No tyle zombiaków, to tu kurwa nawet na początku nie było. Boję się, że zaraz będę ukryje, nie? Będę swojego pecha. Pierciu! Dobra, tu jest już czysto. Nie dodałem pełne 3% benzyny mi zostało do dodania. Benzyna mi się kończy. Będę musiał spalić tego. Nie, ci nie bój! Skończyła się ta podbierana. Podbierana? Ta pozbierana już. A pozbierana. Kurwa, nie wziąłem piły, ale ze mnie picza. Więc się człowieku co wy... Czemu ty masz... A, dobra. Już wiem, czemu to masz. No tak, ja sobie nie pojadę, przecież aktor to mówił auto. A pierdolę. Będę musiał na niego czekać. Bo tym to ja sobie nie pojadę. Tak ty wyglądasz. Ja może piwo jest w środku tu? My nie pomyślałem o tym. Młotek. A, jest wszystko, dobra. Tylko czy piła ogrodowa tnie tak samo jak. Raczej to. Widziałem ani młotka, ani piły. Gęż. To dostało głupie niestety. Ksa jebałem w latarnię przyczepką. Jak na moje umiejki stolarstwa. Chujowo. Mega źle. Okej. To już gotowe prawie. Mega hiper ekstra źle. Gaś. Zobaczmy, czy mi się ręka z... ogarnęła już. Byłeś zakrwawiony? Dalej złamana. A, złamanie. No tak. Ja pierniczę. Nie to, żeby coś, ale wiesz, dla nas lepiej. Ona mi to dużo nie przeszkadza, ale mam lekki ból cały czas. No to już ci na przykład przeszkadza, no bo to zmniejsza ci jakby nie patrzeć DPS-y. W sumie znika często. Teraz na przykład nie mam. Ja to wsadzi... Co ja... Co? Co? A nie, bo jest... Dobra, mi zasłania. Myślałem, że mi w zupę wsiąkło. Nie mogę, zupę mu wsiąkło. O kurwa, ja mam 19 FPS-ów. Uuu. No to trzeba kurwa wyłączyć. Nagrywanie? No. Ale masz 19 FPS-ów na nagraniu, czy normalnie? Tak, na nagraniu. O, to chyba to będzie bez podglądu. Kurwa, ciekawe przez jaki czas. Pewnie od początku. Co ja tu muszę wyłączyć jeszcze? Wyłączę to. Nie, no dalej. Ja to zmieniałem. Dobra, zatrzymam. Dobra, na razie wiesz, wyłącz. I tak od następnego dopiero podgląd w takim razie, bo już tego nie połączę.
No przecież nic nie zmieniałem. Coś te nasze sprzęty dzisiaj zawodzą. Kurde, ciemno to jak w dupie. Mój main koder zmienić. No i dalej, kurwa. Co jest? Aha! Co? Wallpaper. Wallpaper mi kurwa. Wallpaper mi cały procesor zżera z jakiegoś powodu. Ty, ja nie wiem, czy ja też nie mam włączonego. No nie, dobra, u mnie jest niby 60. Nawet niby stabilne. Chodźcie, chodźcie. No włączyłem, już działa wszystko, no kurwa. Dobra, to czekaj, 11, weź wyłącz. Wyłączyłem. Jak ci powiem, to włącz, okej? Mhm. Dobra, włącz. 12 minuta, trzeba pamiętać. Małe problemy techniczne. I to nie pierwsze dzisiaj. No nie. No kurwa, cały czas mam taki port, no. Jeszcze mi się maczeta rozjebała, naprawdę. Nie mam broni żadnej, oprócz młotka. I siekiery. Co ty mi tu aktor porobiłeś? To aktor. Aj. A czym ja się chcę zająć teraz? Czemu ty masz takie przeciążenie, człowieku? O co ci chodzi? Będę się musiał wyciszać co chwilę. Żeby otrząknąć. Aha. Przez nos cały czas mówię. A nienawidzę. Raz na ruski rok człowiek będzie chorował. Chory jesteś? No to nie powiem, lipa. Dobra, na szczęście się już wyleczyłem. Myślę, że mogę chwilę sobie usiąść w samochodzie. Ja tu coś mam. Portfel. Mać nie chcę. Dzień dobry. A kogo to wiatry przywiały? Przywiało. Miałeś być za 7 minut, aktor. Przepraszam. To no, poczekaj sobie. Poczekaj sobie. Okay. Jeszcze. Idź do poczekalni. O, czekaj, trzeba stworzyć. Lepiej nic nie twórz. Co robisz? Tylko chyba jedno max 2 trzeba. Już usunąć. Nic nie twórz. Ale jest razy 2. Max 2. Bo były zawsze dwa razy. Były dwa? Tak. A to nawet nie liczyłem. Bo ja tego lowa zmieniłem w Discordzie. A. Pora utworzyć kolejne low. Ej, wiecie co? Chyba zwykła siekiera jest lepsza od tej strzeleckiej. Będę musiał na wiki sobie dużo posiedzieć. Tak mi się wydaje. Pewnie o, to jeśli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. O, okay. Dobra, twórcy. Jedziemy gdzieś w jakieś miejsce, czy... Jedziemy, muszę zgarnąć... Musimy wrócić do bazy wojskowej, bo muszę zgarnąć pewną rzecz. Dobra, to co, może od razu palnik? A, wejdziemy. No, wejdziemy tam, o ile się nie odrodziło ich aż tyle.
Nie wiem, czy się nie odrodziło, bo ja mam w tej chwili normalnie atak na bazę. Na bazie trzeba się przeżyć, tak pewnie. No mówię wam, ja zrobię po prostu zupę porażkę. Kolejną. Weź garnek. I jedziemy. Naprawdę nie mam... Masz piłę ogrodową i młotek. Naprawdę nie możesz otworzyć puszki kukurydzy? Nie. Co masz? Piłę i co? Piłę, i młotek, siekierę i on nie umie puszki kukurydzy otworzyć. No boi się, no. Głową, głową. No, to mnie dobry pomysł. Trzeba ruszyć głową. Ruszyć czy po prostu przypierdolić? To jest... Nie, no, spróbuj. Wziąć zamach i tak z całej siły. Aktor, zrobiłeś kurwa dowcipny ostatnio. Postać nie odczuje. Oj, elektoro, oj, elektoro. Dobra, co zjedzę te gotowanie chipsy? Na drugi. Juhu. Na trzeci! To będziesz czas na książkę. Będziesz gotować, leczyć. Nie, żeby coś cały czas gotuje. No to mówię, będziesz gotował. No to mówię, będziesz cały czas gotował, leczył przy okazji. Medyk. Tylko mechanikę się muszę pobawić. No, samochody się przydą. Bo te nasze nie wyrabiają już powoli. Nasze to szapoba. No. Połowa jest bez masek. O, jak się pojawił? Tam skąd? Tak. Znikąd. Dobra, gdzie to piwo jest? Muszę dodać. Trzy. Do zupy. Dobra, tylko gdzie my mieliśmy książkę od samochodów właśnie? Bo tego nie mogłem... W jednym miejscu. Naprawa pojazdów. Tylko nie mamy tam u pierwszego, widzę. O. A ty nie czytałeś ostatnio może? Czekaj, zobaczę. Nie, właśnie ostatnio patrzyłem. I nie mam boosta do naprawy. Do naprawy samochodów. Dobra, to wiem co możemy zrobić jeszcze. Pojedziemy do szkoły, bo tam jest biblioteka. Na pewno jest biblioteka. Powinno być. Tylko pamiętaj, że mieliśmy jeszcze jechać na ten taki... takiego miasta. No. Tak wiem, ale to jest tyle rzeczy. Dobra. Najpierw pójdźmy do biblioteki w szkole, bo jest bliżej. Jak tam znajdziemy to, co potrzebujemy, to już nie będziemy musieli tam jechać. No dobra. I mogę się bawić w naprawę samochodów. No. Że ja już kończę robić jedzenie. Kończę robić jedzenie i jedziemy. To weź przygotuj samochód. Tak, który nie ma w sumie. Tylko który bierzemy? Sprawny. Bo mamy ten taki... Żadnego wyboru w takim razie nie macie. Mamy taki ciemny. Mhm. Mamy taki czerwony. Z maską taką nieciekawą. I paliwo przy okazji. Ogarniamy tego? Bierzemy agregat na stację? I zbieramy? No można. Można, także... Możesz zapakować generator. Tylko mam pomysł, może nie? No. Może się nie bawmy z tamtą przyczepką, tylko weźmy tą czerwoną, czy ona jest mniejsza? Nie, ona jest mniejsza. Ona jest o wiele mniejsza. Dobra, to... Ja kończę. No i definitywnie ktoś by mi się tu przydał do pomocy. Co? No, skip miał być, ale może. Ja go kurwa zrobię, może. Powiedział, że może będzie.
zdał. No, on siedział chyba 2,5 godziny na Discordzie. A i Kamio. Kamio też siedział. Ja wyszedłem później. Statki graliśmy. No i do tych zombie, no bez jaj, no kurde, ja nie mogę się ruszyć praktycznie. Chyba poprosi o pomoc. No ale to jest w naszej bazie. To chwilę jakieś zombiaki. Wyłączam agregat. Dobra, pakuj go do... No i ci... Odłącz. W ostatniej chwili wstałem. Podnieś. Jestem aż ciekawy, jak tam u was to wygląda. Nas? No. Mogłeś sobie odcinki zobaczyć. Bo jeszcze Skip miał tam jakiś pomysł, ale to już zostawię mu. Na zdradę. Nie. Jakiś taki... On to określał jakimś pokojowym. Ja mu kurwa zrobię pokój. Na zewnątrz. Łóżko mu postawi na zewnątrz. Łóżko mu postawi i cię baw. A właśnie, a paliwo? Czy by tu podłączyć na agregat? A właśnie. W ogóle mamy jakieś paliwo, bo tutaj bo w tym samochodzie to mamy tak ledwo, że dojedziemy do stacji i kaput. Mamy cały kanister jeszcze. Też biorę. Jeszcze znowu idziemy w nocy, nie? Dobra, może chodzenie z młotkiem to nie najlepszy pomysł. Dobra, zgaś. Dobra, mam tyle zupy, że... Zupy? Nie zabraknie. Jaki? Możemy jechać. Mam ryż. Mam zupę i mam gulasz. Okej, okay, się Azjaci na serwerze trafili. Po 4. Oczywiście. Przyjeżdżajcie na obiadki. Bo przyjeżdżaj. Jedziemy. O ile zapali. Dobra, pali. Jedziemy. Jedziemy. Nie. I zaraz samochód gaśnie. Bramy i zamykamy? No dobra. Jedź. Nawet komu w którą, bo... Prawo. Idziemy na stację. Bo zaraz samochód zgaśnie. Aha. Czekaj, co? No. Co ja przyjechałem? Nie skręcaj, jedź tam. Nie. Jedź, o właśnie, tą stronę. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie mam pojęcia. Dobra. Tutaj, no. A tu w prawo? No tutaj już jesteśmy, to jest ten budynek. Właśnie mówię. Tu. No. Oh boy. Dobra, czekaj. Zajedź się. Dobra, czekaj, zaparkuj. No i zgasł. No to zaparkowane. Czemu co chwila, kurwa, mam jakieś trzęsienie ziemi? Co tu się odwala? A, czekaj, światło odgasić muszę. I najedz się jeszcze. Nie idą do nas? Idą. A gdzie jedzenie było? Tym. W schowku. Trochę ich tu widzę jest. Jezu, jeszcze potrzebuję 3 stolarstwa. Jeszcze się w pale nie mieści. Jeb! Ej, czemu oni leżą, a ich bić nie? Dobra, bo one padły, tylko mi się... Nie żyją. Ja to robię? Dobra. Tak jest. Dobra. Jak to się super bije, jak oni
Dobrze, się zaśmiedzony. Dobra, to ogarnij agregat, ja idę zjeść wszystko. Weź ten samochód już, podjedź nim. Dobra. Dobra, tylko podjadę i szybko coś zjem, bo... Powiem szczerze, że nie będąc stolarzem, te ekspy wolniej idą. Dobra, tak mogę podjechać, czy jakoś inaczej? No to i tak będziemy do kanistrów pakować. Chyba, że spróbuj tak podjechać, żeby jeszcze ten samochód wytankować. Pompy. A super zombiaki. Gdzie? No mi do mojego samochodu podchodziły. A wszystkie są dość ledwo widoczne, nie powiem czemu. No nie wiem czemu. Bo wszystkie się urwały nie z... O, urwały się z rul. Nie rozumiem. To dobrze. Myślę, że co, jesteś znów w bazie wojskowej, naprawdę. Nie wiem, czy aktor wiesz, ale ogólnie Turcja nagrywa, więc nie musisz się kryć. Wszystko widać. O, przeciwbólowe. Nigdy za mało. Ja ich będę rozbierał teraz, także... Bo nie wiem, przeszukuj samochody. Może porozmontuj je w sumie. Ej, to zjeść. Albo zobacz tego... ten policyjny. Będziemy go ogarniać. Ja zjem sobie ryż. 1/4 ryżu. Ryż? O, majtek też się nie da rozedrzeć. Majtki zbiera z zombiaków. To jest ważne, że ma zajęcie. Zaraz ci szpital na plecach wyniesie. Już wyniósł jeden. A żeby to jeden. Spokojnie, jak będziemy jeszcze w innych miejscach, to jeszcze parę innych bloków wyniesie. No zaznaczymy do biblioteki, całą też wyniesiemy. Jest co robić. Jak tam moje krawiectwo? O właśnie, ty będziesz musiał ciuchy oddać. Ci je postrzyję. Okej. Okay. Myślałem, że coś mu będziesz robił. Obić mnie chce jak kamie. Akurat kamie to ma rację, że cię napierdziela. Dlaczego? Bo jesteś niedobry ostatnio. O kurwa... Kamień. Kamień? Kamień. O ziemi znalazłeś? Może ci o kamień chodziło, nie o kamień. Nie, po prostu teraz chodziłem, szukałem kluczy na trybie zbieractwa i o kamień na parkingu, klucz policyjny. Kamień dobry jest. Z kamieni dużo narzędzi możesz robić. Czy ty, mając metalowe narzędzia, myślisz, że kamienne będą lepsze? A zrobisz metalowe? No nie, ale jest ich tyle, że myślę, że to nie problem. Nigdy nie jest za dużo. Co ci zrobił? Zapomniałem, że nie mam broni w ręce. I wybiłem szybę. Pokaleczył się. Napierdolę. Zabandażować ci to? Zabandażowałem już sobie. Zapałki, było warto. O. No, było warto. I się ila śrubokrętu. Było warto. Zbieramy...
I dla drugiego śrubokręta było warto. Dobra, tym razem wezmę... Mam stolarstwo i padło. Mam młotek. Wszystko co mogłem porozbierałem. Wypadasz jako główny, wybij szybę. O, bateria. Rozkręcałbym te samochody, ale bez boosta to tak średnio. Nie krępuj się. Podłączam. A może by tak drzwi wymontować i wejść? A tu jest benzyna. O. Dobra, włączone. Powinno działać. Aha, super. O, widzę, widzę. Zobaczę. Kolegę masz. Cześć. Cześć, przyszedł, kotnął go, poszedł. Cześć. Ładnie się bawicie, ładnie. Kolejny. No bo tego odpaliłem. Śrubokrętem go. Wow, ale ta animacja była dziwna. Jeszcze dwa poziomy, ja pierdzielę, przecież to od cholery. My mamy klucz nastawny. Dopiero to nie. Bo mógłbym rozmontować drzwi. Ale nie, nie mam. Mam tylko trzy bourbony. Butelką tego nie otworzę. Ty je tam wsadzałeś. No to napiję się, może smutek mi przejdzie. Tak, będę prowadził. Ładnie, ładny też przykład na YouTubie. Dobra. Możemy się zwijać. Ogarnięte wszystko. Tak, jeszcze teraz zdankujemy auto. I możemy ruszać do biblioteki. A, wy na stacji byliście, nie na tym. Dobra, wiem. Tak. Sam mówiłeś, że idziecie na stację. Mówiłem. Ale wy się zatankuj jeszcze. Dobra. Osunąłbym ci. Tylko moje lekkie kierowanie jest takie... Po pijaku chyba kierowanie jest gorsze. No właśnie mój kierowca jedzie w lewo. Przepraszam, w prawo. Bo z daleko jest, wiesz? Daj klucze. Dobra, już mogę prowadzić, już mi trochę zeszło. No to musisz je bliżej podjechać. No i Mati, do tego Mati widać po mnie. Dobra, lekko mi kręci kierownicą, tak lekko, minimalnie. Lekko, która mi kręci. Aha, kurwa, przecież, dobra. Czekaj. Oho, skip pisze. Spróbuję zatankować auto, ja przecież agregat wziąłem. Dobra. Ja dalej nie mogę. O, dobra. Zatankuj z pompy. Aktor napisz, może szkoda, że go nie napierdalała jak wcześniej grał. O, jak to ciągnie.
wyczerpanie, ledwo możesz się poruszać. Dobra, wytankowany. Dobra, można jechać, a nie można, trzeba jeszcze agregat. Ale nie zostawiamy go, nie. Ale patrz jaki kurwa napisał, Shiro cytuje kurwa. Shiro cytuje. Co cytowałem, przepraszam bardzo. Do szkoły! Wiesz dlaczego? Bo zaraz mi się kurwa kamień spruła, że jak ja do skipowi, że wy. Bo to mi problem robi parę dni. Mówię, że jutro to będzie chyba sam na singlu grał co najwyżej. Dobra, czekaj. W którą to stronę? W tą? Jedź. Zaraz. Ja tam zaraz napiszę. Nie zapomnij napisać Shiro cytuję. Okej. Okay. Jeszcze. I przy najbliższym skręcie w dół. No ty pisałeś, czy... O kurde... Drogę co? Tutaj chyba? Tak, tutaj. Tu w dół. I w prawo, czy w lewo, no, twoje prawo. Aktor myli ręki, twoje więc prawo. Raczej na twoim miejscu bym się tak, wiesz... Twoje prawo, to jest lewo. Ty gdzie, że tam? Tam. Dobra. Jedziemy. I powinna być szkoła. Przez te drzewka. Okej. Okay. No tylko mamy trochę zombiaków do wybicia. No to jeszcze, bo tutaj szkoły nie ma. O, tutaj jest szkoła. Spróbuj tam na ten parking w sumie wjechać. No jadę właśnie. Czy ten, czy gdzieś tam większy? Będziemy musieli to obkrążyć. Oni tu idą w sumie. Powiem, że idzie trochę ich z dołu. No to wsiadaj! Taka idź naokoło. Spróbuj objechać ją. W sumie teoretycznie moglibyśmy przeskoczyć ten płot, ale one by go rozwaliły. No, ale właśnie szkoda samochodu. Chyba w drugą stronę musiałbyś jechać. Dobra, myślę tak jak to rozplanować, ale... Może nie będę skręcić. Czekaj, spróbuję. Tam z tyłu parkingu trzeba. Z tyłu tej szkoły trzeba pojechać. Z złej strony to wzięliśmy. A 530 na 3000. Ja to będę wbił do usennej śmierci. Pamiętać o Shiro cytuję, tak? Tak. O, jazda pojezdami, let's go. Au. Ten zombiak nie miał szans. Dobra. No i powinno być bezpiecznie. Gasić czy? Gaś. Bo tak powiedziałeś, taki jakbyś właśnie zaczął hordę. No, w sumie tak. Ale? Jak nigdy zgadzam się z aktorem. Tylko nie trochę. Zapijemy. Co prawda trochę ich idzie, ale... Drzwi mam radę. To drzwi otworzy już nam tak, wiesz, na przyszłość. Więc taki Power Rangers, widzisz? Kolejny. Aha. Nawet go nie dotknął. A co się stało? No samochód dotknął i się zaczął... drzeć. Aktor gdzie Shiro cytuje. Okej, okay. Zombiaki tutaj tłukłem z... Turcjanem. Zaraz napiszę. O, bo idą za tamtą stronę. Dobra, Turcjan, chodź. Zwiedzamy. Ja już tylko te zębiaki poprzeszukam. Ja tutaj nam ciekawego. I biblioteka, z tego co kojarzę, jest to piętrze gdzieś.
Niemożliwe, zombiek ma maczetę przy sobie? Dobrze widzę? Możliwe. Na chuj, nóż do chleba, kurwa, który wygląda jak maczeta, ja pierdolę. Czasem mam tej gry dość pod tym względem, naprawdę, jeżeli chodzi o te tekstury wbite w te zombiaki i tak dalej, no to wygląda jak maczeta, a jak podchodzi, to wygląda, kurwa, jak nóż do masła. Nie da, bo w rzeczywistości ten nóż do chleba jest taki wielki po prostu. Nie widziałeś? Byś go położył na ziemię. On w ogóle jak miecz wygląda. Dobra, Shiro, co tu jest napisane? Nie wiem, mam Discorda odpalonego na drugim ekranie. O, coś się śleje? Coś idzie? Nic nie idzie. Odpisał tylko błyskos. Nie, widzę, smutowy. Widzę, aktor. Dobra, wiem, tylko mówię, że tak śpi. Co, jutro nikt? Nie? Ja jutro pas, bo muszę zacząć trochę ogarnić, kurwa, w domu. Dzisiaj do której? A dzisiaj możemy dłużej pograć. Ale będzie wysyłania. No, będzie, będzie. Ja to jeszcze muszę wyryderować na święta. Dzisiaj tak tylko jeden odcinek wpadł, bo już nie zdążyłem wyryderować kolejnego. Wrzucam w sumie 2 godziny materiału dziennie. Czasem i nawet ponad. Okej, poradziłem sobie. Chyba już. Jest już 2126 punktów. No ale widać różnicę między podłogą na poziomie 7, a na poziomie 5. Piątym. I jakaś bomba. No. Bomba w paczkomacie. Pamiętaj, że jesteśmy na YouTubie. No. Turcja. Czemu w szkole są zombie, jak i to takie pojawiły się? Widziałeś, jak się dzieje na parkingu? Nie. Impreza. Zobacz. Czekaj, najpierw to wolę wytłuc te, bo moja zobacz, co się na parkingu dzieje, już nie wrócimy tam. Czekaj, to co nocowanko w szkole, 24 challenge? W szkole chyba nie. Wolałbym nie. Czekaj, patrzę przez szybę. Ciekawie to wygląda. No, super. Ada, jeszcze idą do mnie, mniam. Mniam to powiedzą one co najwyżej. A strzelać nie chcę, bo... Nie strzelaj. Który nie strzelaj. Nie strzelaj. No zamknij te drzwi. Czekanie aż Donan wyjdzie z brąza, dzień pierwszy. No to jest Silvera, dzień XXX. Wyjdę kiedyś. Kiedyś wyjdę. Już mam ochotę zrobić jakiś challenge, kto pierwszy wyjdzie. Gdyby nie te barany Silvera. Już sam jesteś w Silverze. W sensie ostatnio spotkałem tylko dosłownie definicję Asuo. Grałeś na boty? Pierwszy raz. Nie, w sensie takie dosłowna definicja SU 1-1. Staty 0-10. Wbija się w każdego, w kogo może. Myślę, że mi się uda. Kim gram? Ivernem. Drzewkiem. I o dziwo idzie. O dziwo. O dziwo pod AP oddaje, nie pod supporta. Art Nowicjusza, to się tak nazywa.
to gdzie jesteś? Na górze, tłukę się z zombiakami, kółko. To jak będziesz schodził. Aż tak? No. Aż tak. Mi już wchodzą tutaj na górę. Moja postać ma zadyszkę. Nie moja muszę też. Się... Ale ja już wiem, co zrobię. Dobra, zbiegłem na dół. Najlepsze wyjście aktualnie. No, na parking nie wracaj. Czyli co, chwilowo tylko siedzimy w szkole i próbujemy wytłuc to wszystko. Ja próbuję znaleźć jedzenie. Ej, Gałgany, nie wiecie, czy jak ulepszycie na przykład sobie ścianę na poziom drugi, a potem chcecie ulepszyć to poziom trzeci, to są potrzebne gwoździe? Nie, jeszcze nie. Gdzie się da ulepszyć? Ulepszyć nie się na pewno. Że się, w sensie, że się da tą istniejącą ulepszyć. Da się. O. Dobra, sprawdzę dla was to. Dobra, zaraz będzie źle. Już jest źle. No, uciekaj. Jestem otoczony. Gdzie jesteś? Próbuję przez parking uciec. Bez sensu, żeby zrobić kurde potem poziom trzeci, trzeba dwie deski, cztery gwoździe. I normalnie byś stawiał ścianę od początku. Uciekam przez tego. Dobra, earthquake jest. Idą gdzieś. Uciekłem przez płot. Nice. One idą w jednym kierunku teraz. Kurwa, tu też siedzą. Nie wiem, jak uciekniesz z tej szkoły, ale... Ja jestem poza. A, to ja byłem w szkole. Moja postać ledwo może iść. Będzie kolejny zgon, czyżby? Nie, aż tak. W sensie bije je po prostu i... Nie widziałem, że zombiaki mają aż tyle krwi, aż tyle. Można je tłuc. Ja pierdolę. O więcej was. Buduj. Turcjan. Mhm. Bo trochę ich tu mam. Znaczy zmęczony jestem. Ile w sumie ważę? 89. Ile trzeba było, żeby odwagę zbić? 85. Poniżej. No. Bój. Jan, możesz zobaczyć przez płot przy szkole. Który? Ten na dużym parkingu. A masz jedzenie? Nie, ale popatrz. On, ty wychodzisz. Ja próbuję tam dojść do ciebie. A ja tu próbuję jakieś kółko zrobić, ale nie mogę, bo tu wszędzie są te płoty, przez które nie przeskoczę. Bo jesteś zmęczony. Po co żeś biegał? Bo musiałem uciec przed hordą, która mnie właśnie goni. No ale to wiesz, że nie musisz biegać. Horda nie jest na tyle szybka, żeby cię dogonić. Biec dopiero ja możesz, jak już naprawdę daleko odejdziesz. Jestem na tym mniejszym parkingu, na którym za pierwszym razem próbowaliśmy. I tutaj jest dosyć czysto. Jak mam ledwo mogę iść, to chyba nie próbować przeskakiwać. Nie, bo na pewno nie przejdziesz. No masz tam chyba próbuję. 15% szans, coś takiego. Ale ogólnie bardzo nikłe szanse masz na to. Wtedy automatycznie na glebę się położysz i... aplica. No, Turcjan, ja bym chętnie przyjął pomoc, nie powiem. W którym dokładnie miejscu jesteś? Na tym, praktycznie przy naszym aucie. A ja jestem na stołówce jest czysto dosyć. Tak, to stwierdzę nawet, hordą łatwo siedzi na stołówce.
Możesz ty mi chętnie pomóc. Idę w twoją stronę. Odgonić cię. Ale mam problem. Ja chcę tylko, żeby się odgonił, żebym mógł odejść. Bo ja zaraz będę wyglądał jak... Jak zombie? Trochę. Jedną lewą ręką chodzę, a prawą trzymam przycisk od gadania. Bo nie mogę puścić ruszania się. Widzisz już? Dużo ich, co? No widzę. Też mam ledwo mogę biec. On może, ledwo się może poruszać. No ja już mam, ledwo może się poruszać. Dobra, no ja muszę, działaj ile mogłem. No wybić ich to już nie wybije. Ale muszę odpocząć. Nie mogę. Jak to się tak przyjemnie słucha. Tak patrzę, którą drogą mogę uciec. Myślisz, że przez szkołę dam radę, jak ledwo mogę iść? Przez okno możesz przeskakiwać, przejdziesz na pewno. Wiem, tylko przez szkołę będzie chyba wygodniej. Ja muszę odpocząć. To odpoczywaj, ja tutaj z nimi chodzę, a ty... Zaraz przyjdź, jak odpoczniesz. O, chcę zrobić. Na zmiany będziemy. Się taki trochę wziąłem ze sobą tu. Może będą double killa. Zombiaki będą killerami. No, chyba raczej nie inaczej. Ogólnie to faworyt zombie. I przyjacielu drogi, czy możesz przyjechać, a no tak nie przyjedziesz, bo ciebie tu nie ma. O kurwa. Jak tam chodzi? I tak to jest pikuś przy tamtym, co stoi przy domku, przy którymś płocie. Moja postać ledwo może iść. Ma dosłownie zombiaka za plecami. Tylko, że jak ja za każdym razem przechodzę przez płot, to mam cały czas duży wysiłek. Myślę, czy przez szkołę dam radę przejść, ale chyba nie dam. Próbuj. One gdzieś idą. Bo stoi zombiak na wejściu. Pokaż, jak ten zombiak... masz jaja. Aktor, pokaż, że masz jaja. Teraz ja zupę zjem. Zajebiście. Odpoczywam. Głodny jestem. Dobra, uciekam przez szkołę, przez jakiś garaż. No to ja zacznę trąbić w sumie. No i chyba już po mnie. Żyjesz. Przeżyję, leżąc na ziemi. Gdzie jesteś? Kole. No. To wiem. No, teraz to już tylko po mnie przyjechać można, zabić moją postać. Czemu? Już? Bo chodzę w tłumie. Ale gdzie? No kurwa. Kole. W sali gimnastycznej. Dariego w to nie mieszaj. Nowa postać. Dużo perków miałeś? Chyba nie aż tak. Tylko stolarz na poziomie siódmym. Ooo! A Turcja? Dobra, wiesz co Turcja? Ja żyję. Ale wiesz, co na którym poziomie? Siódmy. Wiesz co? Ósmy. Wiesz co, Turcjan? Ty się będziesz bawił w stolarza, ja idę w cokolwiek innego. Dobrze. Mechanik samochodowy, dobra.
idzie zombie. Idzie dużo zombie. Ale tak w sumie myślę, nie? Spawanie czy samochodowe? Weź oba. Ale mi chodzi o rolę, mechanik czy spawacz, bo... Bardziej mechanik, myślę. No dobra, bo będę mógł wszystkie samochody ponaprawiać. Nie, ta postać w ogóle nie odpoczywa na tej ziemi. Znów mam kurwa tak kordy przy bazie. Ej, Turcjan. Bo teoretycznie ty się bawisz w też medyka, co nie? To myślisz, że mógłbym wziąć lek przed widokiem krwi? Bo teoretycznie wtedy nie mogę nikogo opatrywać. No nie możesz, ale wtedy też musisz liczyć tylko na mnie. Dobra, więc to sobie odpuszczę. Lektorek, bierz. Nie bądź dobra, dobra, lewa ręka amputowana, bierzemy. Drodzy sobie, byś lewą półkulę amputowaną. Kto mówi, że ta postać nie odpoczywa jak siedzi? Odpoczywa. Cały czas jest zmęczona. Jakby to w ogóle nic nie dawało. Chwila się zrespię, wtedy w miejscu śmierci, tak. Co nie? To czy, ja chcę, jak tutaj jest tyle zombie? Napisz tę postać i próbuj. O, widzę cię, idziesz do mnie. A jak wybijesz, to dzięki. O, nie wiem, co ci zabije. No ich tu jest. O ile sam nie padniesz wśród tego tłumu. No to jest możliwe. No nie wiem, czy chcesz tam walczyć, jak to jest możliwe. Jezu, czemu ja tu mam tyle hord? Wypierdaleć. Ja pierdolę ledwo co. Jeszcze dwa. Cztery razy ci tam jebłem chyba. Kurwa, ile ich to tu jest? Próbuj się zrespić. Ale tak myślę, czy brać tą rękę, czy nie brać, bo... Wiesz, no co jak co, nie? A baw się, baw. No to co, bierzemy analfabetę. I po książkach. Just do it. Smart. O, idziesz do mnie, znowu. Niedzielny kierowca. Chyba zabiłem cię. Niedzielny kierowca. Dajesz sobie radę? Ja już zabiłem twoje ciało. Ale w którymś momencie mi się noga może podwinąć. No to by było takie... se. Wiem, że kolejna horda, no już bym się wtedy wkurwił.
za jeszcze dużo, jedna fala będzie. Drzewo. Idzie komitet powitalny. W sumie tej dłoni nie wezmę, bo... Bo? Wtedy byłby problem z podniesieniem rzeczy. Czemu? Bo wtedy podnoszę wolniej, bez dłoni. No ale to przez chwilę tylko. No dopóki haka nie zrobię, a dopóki... No, będę w tej szkole, to tak średnio. Możesz się respić w sumie. Możesz próbować. Kurwa, ile mam zegarków tutaj i innych rzeczy. Pogubiłem, co ja zbieram w ogóle. Ja też te bronie poogarnić, bo ich za dużo tutaj jest. Dobra, respię się, może się uda. Mhm. Coś tu, trochę ich jest, ale... Ja tu jestem. Musiałbym jakoś łom podnieść. A dobra. Dasz radę tutaj z nimi, bo... Później da rozkręcić tak dużo obiektów. Jakie chamstwo. Nie. Przebiegłeś przeze mnie i mi się zwinność poprawiła. Przeleciał cię jednym słowem. Dobra, jakiś kawałek materiału będzie potrzebny. No to jest dużo. Tak, już biorę coś szybko. Karpety pod żyj. Tak, ja cię ogarnę. A, dobra. Masz do dezynfekcji coś? Mam. Dobra, to weź opatrz szybko. Kurwa. Co ty tu masz? Pokaż ty mi, pokaż. Zranień, nie krwawienia. Nie mam. Nie no mam. Nie mam? No nie mam. Masz czy nie masz? Ale ci bandaż dam. A, czekaj, dobra. Bandażem. Bo ja kawałek materiału założyłem. No to... Oj. Dobra. A to bandaż jest? To jest, kawałek materiału założyłem. To teraz wyskuj. Chyba chodź po ciało swoje. Wziąłem mechanika, będę się w mechanika bawił. Nie miałeś tu wody gdzieś? Tylko po bourbonie, tylko po piwie, po winie. A z wodą. Ja sobie wezmę jedną. Czekaj, zostaw mi tę butelkę z wodą. Ja tylko rzeczy poubieram. Nie mogę wziąć. O, dobra, wziąłem wszystko. Jak będziesz chciał, to mów.